Dziwne. Okej, okay, to nasze ostatnie życie. Tak, to on zostawił już żarcie. A ten nic nie zostawił. Komórce. Przeczytajmy papirus. Z pudełko. Więcej błotniaków. Potrzebne jeszcze drugie. Pewnie będzie tutaj. No tak. Trzeba wyjść tutaj. Teraz na górę. Lipa. I teraz tu. Już lina. I można już wracać. Zanim nas popchnie. Użyj ustaw. Cóż za skomplikowany mechanizm. Chleb. Użyj. Hura. Użyj zwoju. Niebieskie się stało. Uciekamy. Z powrotem do Batmana. Wiem, że tu wyjdziesz. I tak mnie drasną. Dobra, naładował nasz zwój mocą powietrza i teraz mówi, że miejsce, do którego musimy się udać, to Wyspa Smoków, albo Smocza Wyspa. I jest to faktycznie miejsce, gdzie morze spotyka się z niebem. Wyspa ta
Wypłynęła z morza w momencie, kiedy nadeszły smoki. Jest to miejsce absolutnego zła. I oni tam nie latają. Nasz wynalazca Ranbarykus pracował nad urządzeniem, które pozwoli ziemiochodom, takim jak ja, takim jak ty, na możliwość latania tak jak Leporini. Ale proszę, bądź ostrożny. Mój brat wciąż odzyskuje siły po tym, jak Ranbarykus kazał mu wypróbować coś, co on nazywa przełamaniem bariery dźwięku. Okej. Balon! Użyj balonu! Wchodzisz do kosza, który jest przyczepiony pod dziwnym urządzeniem i patrzysz na miejsce, gdzie może spotyka się z niebem na horyzont. Bla, bla, bla. Niestety obliczenia Romerikusa musiały być złe, ponieważ twoja podróż przybiera raczej pionowy zwrot. I lecisz z całą gracją i elegancją kozy. RA4, Port Petit. W następnym filmie kolejny poziom.